poczet sztandarowy, sztandar osadzić. Dzisiaj mamy tę wyjątkową okazję, bo to jest połowa jubileuszu głównego PTT, bo PTT w tym roku obchodzi 150-lecie, a my obchodzimy 75-lecie. Rozpoczęliśmy dzisiaj uroczystość 75-lecia na sali teatralnej. Na początku wręczyliśmy zasłużonym członkom dyplomy, członkom zarządu, komisji rewizyjnych i sądu koleżeńskiego, a ja wręczyłem zasłużonym przewodnikom i prezesom szkolnych kół PTT, które mamy w całym powiecie, bo mamy 24 szkolne koła. Na koniec były podziękowania od pana starosty, od pana burmistrza, od pani wiceburmistrz. Także władze miasta podziękowały oddziałowi za tak wspaniały jubileusz, jak również za działalność, którą wspólnie realizujemy, bo realizujemy z władzami samorządowymi wiele imprez. Krywaniu, krywaniu, dąby chcie ozłocić, hej, kiedy mi się mogła moja młodość wrócić, hej, kiedy mi się mogła moja młodość wrócić, hej. Wiele osób dzisiaj przewinęło się przez scenę podczas uroczystości, natomiast jedną z nich jest wyjątkowa postać, pan Stanisław Trębacz, założyciel Chrzanowskiego Oddziału PTT. Senior pan Stanisław Trębacz, który reaktywował w Chrzanowie w latach 80. nasz oddział PTT, również dzisiaj zaprezentował się, zaśpiewał na koniec góralską pieśń i pogratulował mnie, obecnemu kontynuatorowi jego dzieła, i życzył dalszej owocnej działalności na kolejne lata. Chrzanowski oddział PTT. Kiedy to się zaczęło? Zaczęło się w 1948 roku na terenie fabryku. Ówcześni pracownicy zakładu założyli koło, które w 1948 roku, to było w lutym, natomiast oddział powstał 1 stycznia 1950 roku, no ale nie działał zbyt długo, bo zaraz władze komunistyczne rozwiązały wszelkiego rodzaju stowarzyszenia tego typu, jak m.in. PTT i PTK. Reaktywacja nastąpiła w 1981 roku. Ja miałem tą przyjemność, że potrafiłem też zwerbować w fabryku grupę ludzi, którzy założyli delegaturę już w miesiącu październiku 81 roku. No a później stało się to, że 3 dni przed stanem wojennym założyliśmy oficjalnie już oddział, wybierając władzę. No z tym, że mnie przypadło w udziale być tym prezesem, jako tym, prawda, który był inicjatorem tego powołania. No. Naszej uroczystości towarzyszył też pokaz multimedialny księdza Pytla, pokaz multimedialny tatrzański z muzyką Piotra Nawary, jak również występ kapel góralskich Hyrni i Mali Hyrni z Nowego Targu, którzy też uświetnili swoim śpiewem naszą dzisiejszą mszę świętą.